Dużo osób z góry skreśla ten serial, ponieważ opinie, które pojawiają się w polskim internecie, lekko mówiąc, nie są zbyt pochlebne. Ja mam jednak zupełnie inne zdanie na jego temat. Z tej strony Ola i zapraszam na recenzję pierwszego egipskiego serialu, który pojawił się na Netflixie pod tytułem Paranormal. I jak już wspomniałam we wstępie, opinie na jego temat są lekko mówiąc niepochlebne, ale to tylko tak u nas, bo jak wejdzie się na IMDB, no to średnia ocen jest zdecydowanie wyższa i w ogóle tych ocen jest zdecydowanie więcej. Oczywiście można tutaj się domyślać, kto podbił te oceny, ale ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra produkcja. No i pozostaje w temacie zjawisk paranormalnych po świetnym True Seekers, którego recenzja również ukazała się na tym kanale. Link zostawiam w opisie. A że jestem wielką fanką takich rzeczy i jeszcze jak mi tutaj dołożyli do tego mitologii egipską, to myślałam sobie tak, oglądam ten serial i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie miałam żadnych oczekiwań, a okazało się, że jest to naprawdę bardzo dobra produkcja. No ale dobra, o co tutaj tak w ogóle chodzi? Paranormal koncentruje się na losach egipskiego hematologa, który twardo utrzymuje, że nie wierzy w zjawiska paranormalne, chociaż te zjawiska paranormalne, duchy zjawy cały czas się wokół niego pojawiają, a konkretnie jeden duch, jedna zjawa postać dziewczynki, jak się szybko dowiadujemy, si raz ale Refat twardo obstaje przy swoim, że zjawisk paranormalnych nie ma, no i jest wielkim fanem praw Marfiego, lub jak to on mówi, praw Refata, bo chociaż prawa Marfiego zakładają, że jeżeli jest źle, to będzie gorzej, to Refat zakłada, że będzie najgorzej w jego przypadku i uważa, że jest wielkim pechowcem. No, ale szybko okazuje się, że znalazł się w centrum sporej zawieruchy, bo to nie chodzi tylko o Shiraz, która pojawia się wokół niego, a zdecydowanie więcej duchów Zjaw, które dotykają bezpośrednio jego i jego rodziny. Serial Paranormal został podzielony na sześć mitów, sześć odcinków, więc mamy tutaj koncepcję podobną trochę jak w innych serialach czy filmach, czy innych w ogóle produkcjach tego typu czyli koncepcja Potwora Tygodnia. Bo w każdym odcinku pojawia się inna zjawa, inny duch, inny potwór i one są częścią większej całości. Czyli podobnie jak w Truth Seekers, bardzo podobny koncept, ale zupełnie inaczej zrealizowany, bo tutaj jeżeli chodzi o kwestie komediowe, no to ewentualnie pojawia się czarny humor. I w ogóle aktor, który wcielił się w rolę Refata, chociaż tutaj mamy do czynienia z serialem Grozy, bo myślę, że jest to najlepsze określenie opisujące tę produkcję, on jest aktorem komediowym, więc wydaje mi się, że było to dla niego naprawdę wielkie wyzwanie wcielić się w tego hematologa, który jest niesamowicie specyficzną postacią. I zanim przejdę do opisu bohaterów, czy różnych ciekawych wątków, które są zaprezentowane w tej produkcji, chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje i często zahaczam właśnie o tematy paranormalne, jak się okazuje, a. Ogólnie też jest dużo takich produkcji, które oni zahaczają, no i właśnie tutaj zjawiska paranormalne mieszają się z mitologią egipską, więc w ogóle jak dla mnie jest super. Wiadomo, są pewne niedociągnięcia, ale o nich powiem za chwilę. Zacznę od bohaterów, bo wydaje mi się, że to oni robią tę produkcję, bo chociaż mamy do czynienia z Egiptem w latach 80., sięgamy do lat 60., jeszcze trochę dalej, to tutaj te role kobiece są bardzo mocno zarysowane i wyciągnięte na powierzchnię. To nie jest tak, że kobiety są sprowadzone do jedynie żon albo matek. Zdecydowanie większą rolę odgrywają w tej produkcji, chociaż pojawiają się wątki, które wskazują na to, że mamy do czynienia z Egiptem właśnie w tych latach. Na przykład jaką hańbą dla rodziny było dziecko z poza łoża małżeńskiego, albo jak ojciec podchodził do tego, że córka została zgwałcona. Więc tutaj te tematy się pojawiają też trochę lżejsze powiedzmy, w wydźwięku, że kobieta musiała wyjść za mąż. A mimo wszystko serial Paranormal przełamuje ten stereotyp, przełamuje te konwenanse i pokazuje, że kobiety w tej produkcji są naprawdę silne i niejednokrotnie ratują Refata z opresji. I mam tu na myśli Hołajdę, z którą się zaręczył i Megi. Megi, która pochodzi ze Szkocji i studiowała razem z Refatem i teraz przyjechała do Egiptu, żeby prowadzić dalsze badania. Jeżeli natomiast chodzi o Refata, to muszę przyznać, że ma w sobie coś przyciągającego. Ta jego urocza przewrotność naprawdę bardzo dobrze wpływa na przebieg tej historii, ponieważ refat jedno mówi, a drugie myśli, i zawsze, ale to zawsze sobie zaprzecza, i to właśnie jest taki, taka podstawa jego osobowości w tej produkcji, ponieważ on cały czas powtarza, że duchów nie ma, zjaw nie ma, że wszystko da się wyjaśnić rozumem. Natomiast te duchy wokół niego się pojawiają i to jest taka podstawa tej produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o jego życie uczuciowe, bo okazuje się, że ma, jakiś, ma jakąś przeszłość z Megi, no to tutaj też cały czas sobie zaprzecza, chociaż myśli zupełnie coś innego. I to jest naprawdę sprawnie zrobione, a przy okazji pojawia się trochę czarnego humoru, który on wplata, gdy już jest bezradny, gdy wszyscy dookoła mówią o duchach, a on już nie ma siły temu zaprzeczać. To jest na swój sposób urocze, chociaż ten aktor, ten bohater, aparycją jakoś nie przekonuje, ale to nie miało tak wyglądać. Miał być bohaterem z krwi i kości i faktycznie tak wyszło. Wspominając o Megi i refacie, nie sposób nie wspomnieć o z archiwum Mix, ponieważ ten ich związek, ta ich relacja, bo tutaj nie ma mowy o związku, przywołuje skojarzenia Miller'a i Scali z archiwum Mix. I oczywiście mam na myśli. Ich na egipskie warunki, ale mimo wszystko odczuwa się coś takiego w powietrzu, oglądając tę produkcję, bo właśnie. Jeżeli miałabym wskazać najmocniejszy punkt serialu Paranormal, to powiedziałabym, że jest to nastrój, atmosfera i porównałabym go do innej produkcji od Netflixa pod tytułem Nawiedzony Dwór w Bly, bo tutaj pojawia się właśnie ta atmosfera, która robi ten serial, bo to tak naprawdę nie jest horror, nie jest też kryminał, tym bardziej nie jest thriller. To jest serial grozy, który bazuje na nastroju i ten nastrój naprawdę jest świetnie zbudowany i dlatego zupełnie nie rozumiem tych negatywnych opinii w Polsce, że produkcja jest nudna, i się ciągnie. I ona na swój sposób miała się ciągnąć, miała być troszeczkę przeciągnięta momentami, bo. Tutaj nie chodziło o to, żeby cały czas podnosić adrenalinę widzowie. Więc jeżeli szukacie produkcji, która cały czas będzie wywoływać ataki serca, no to nie ten adres, bo Paranormal zdecydowanie taki nie jest. Jest to bardzo smutny serial grozy, bardzo dobrze napisany i to rekompensuje resztę niedostatków, na przykład efekty specjalne, które nie są tutaj na najwyższym poziomie. I dla mnie największym rozczarowaniem był odcinek na pustyni, i tu nie będę jakoś spoilerować, ale tam efekty specjalne. Były właśnie bardzo, bardzo słabe, ale sama historia, refat, który stał się Indianą Jonesem, naprawdę rekompensowała te wszelkie niedostatki. I w ogóle ta pogoń za kwiatem, który miał leczyć wszelkie choroby, również była bardzo dobrze napisana i była integralną częścią całej tej historii. I też okazuje się, że to wszystko, co się wydarzyło w tym pierwszym sezonie, to taki wstęp, to takie zawiązanie akcji. I serial Paranormal jest przewidziany na więcej sezonów i mam nadzieję, że się pojawią, bo chociaż większość rzeczy, większość takich dręczących kwestii została wyjaśniona w pierwszym sezonie, to jest to zaledwie taki preludium do tego, co ma się wydarzyć. Bo muszę przyznać, że chociaż twórcy wrzucili tutaj mnóstwo wątków, no to te wątki się spinają i wyjaśnione jest, dlaczego Shiraz się pojawia, jaka jest jej rola i dlaczego Refat jest, jaki jest, bo mamy te retrospekcje, które pokazują... Co go ukształtowało? Dlaczego stał się taki niezdecydowany, taki, który boi się wypowiadać swoich uczuć? Też metaforycznie został potraktowany tutaj temat depresji, przynajmniej można mieć takie wrażenie, ponieważ refat cały czas pogrąża się w tym swoim problemie, cały czas dźwiga pewne brzemię, o którym tutaj nie będę wspominać, żeby nie psuć nikomu zabawy, i to brzemię cały czas tak go przyciska do ziemi, że w pewnym momencie można odczuć, że Refat ma depresję i właśnie tutaj jest rola jego rodziny, Huide i Megi, którzy próbują go wyciągnąć z tego dołka. I to jest naprawdę bardzo fajnie zaprezentowane. Tak samo ta walka z jego demonami. I te demony, to tak naprawdę prawdziwe demony wyciągnięte z mitologii egipskiej, pojawiają się tutaj sukuby, pojawiają się najady, i to wszystko jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, co się dzieje w jego głowie, tego symbolicznego labiryntu, który pojawia się już na samym początku pierwszego odcinka. Więc to wszystko zostało tutaj bardzo zgrabnie połączone, no, ale trudno się dziwić, skoro ta produkcja oparta jest na powieści. A raczej na opowiadaniach, które zostały napisane przez Ahmeda Khaleda Tafika. I okazuje się również, że ten autor był poetą, i ten wiersz, który, piękny wiersz zresztą, który pojawia się w pierwszym odcinku i który uzupełnia tę historię, został prawdopodobnie napisany również przez niego, więc był takim człowiekiem renesansu, można powiedzieć, że potrafił połączyć. Science fiction z mitologią i jeszcze wpleść w to piękny wiersz, a ta produkcja jest swego rodzaju dla niego hołdem, bo jeżeli dołożymy muzykę, która świetnie uzupełnia wydarzenia, i w ogóle ten motyw muzyczny jest przepiękny w serialu Paranormal, no to mamy kompletną całość i historię, którą naprawdę warto obejrzeć. I po niej można też trochę doczytać właśnie w kontekście mitologii egipskiej. I też, jeżeli serial skłania do refleksji, jeżeli chodzi o takie płaszczyzny jak rodzina, samotność, miłość, a do tego pozwala jeszcze nieco bardziej zagłębić się w tematy, które mogą nas zainteresować, jak tutaj właśnie te Sukuby, Najady czy Czarny Faraon, no to chyba można powiedzieć, że twórcy zrealizowali swój cel i stworzyli coś naprawdę wartościowego, bo właśnie uważam, że Paranormal jest bardzo wartościową produkcją produkcją, która ma sporo niedostatków, która nie straszy, ale wywołuje gęsią skórkę i ma coś sobie takiego, że przyciąga, że chce się oglądać więcej, że Chcę się zobaczyć, jak Refat poradzi sobie z tymi wszystkimi przytłaczającymi wydarzeniami. Bo jak wspomniałam, to jest bardzo smutny serial grozy. I mam nadzieję, że powstanie więcej sezonów, bo historia nie została zakończona i można ją bardzo ładnie poprowadzić, zwłaszcza jeżeli twórcy nadal będą sięgać do prozy autora, którego opowiadania wykorzystali w tej pierwszej, pierwszym sezonie. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten serial, to zapraszam do sekcji komentarzy, podziel się swoją opinią na jego temat, może też na temat w ogóle serialów, które poruszają taką tematykę paranormalną i mieszają ją z różnymi innymi kwestiami, bo tutaj stare łączy się z nowym. I standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!